Bardzo dobrze. Radek Grabarczyk, Nowy TV, trochę ciasno. Nie wiem, czy to dlatego, że mało miejsca, czy dlatego, że Darek taki duży. Moim gościem DJ Dex, siemanko. Ale głośno krzyczysz. Siemano. Głośno, bo tu zagłuszają troszeczkę radiem. Piąteczka. Jesteśmy po wydaniu twojego mixtape'u numer 6, ale tu widziałem też informację o tym, że nadchodzi kolejny, czyli o czym wolałbyś porozmawiać? Troszeczkę o poprzednim, czy on... po kolei? No to może najpierw od starego nowego, no bo tam w sumie ile, no trzeci miesiąc leci, tak? Więc nie taki stary. No właśnie, no bo jak to było, powiedz mi, pamiętam, jak się spotkaliśmy przy piątce i to było tak, że był to konceptualny mixtape z chronologicznym, wiesz, historia dokładana była. Tutaj troszeczkę inaczej, ale pamiętam, że byłeś troszeczkę poirytowany tym, że to tak długo trwało, a jednak tu ruszałeś z takim kopytem, że kolejne i to aż w tak krótkim czasie teraz będzie kolejny, tak? Tak zwiększyłeś tą intensywność pracy. Skąd to się wzięło? Co, no, szóstka powstawała wbrew pozorom też nie tak krótko, tak? Bo chyba po dwóch latach wyszła? No, po półtora roku w sumie, nie? Ale wiesz, już jakieś bity tam miałem, już było trochę łatwiej, nie było jakby takiej koncepcji jak przy piątce, że musiałem czekać, aż wiesz, jedni napiszą, wyślą do drugich, tylko rozesłałem bity, tak jak już wspominałem, że to jest łatwiejsza praca i czekałem, aż wszyscy nagrają. Nie było tak pięknie i kolorowo oczywiście, jak to przy płytach producenckich, ale poszło znacznie szybciej niż kolejny mixtape to właśnie będzie mixtape z DJ-em Tekiem, który nagrywaliśmy wspólnie już jakiś czas. Jest to mixtape zbliżony bardziej do mojej jedynki i dwójki, czyli amerykańskie a cappelle, instrumentale, wszystko pomieszane. Najlepsi z najlepszych nawiązują trochę do filmu Best of the Best, na którym się wychowaliśmy razem z Michałkiem, ale także do tego, że najlepsi z najlepszych na tym mixtape się znajdują ze sceny rapowej. No powiedzmy nie wszyscy, ale w większości, których uważamy jakby za najlepszych. Waszym zdaniem. Naszym zdaniem, nie? To nie tak, że my jesteśmy najlepsi z najlepszych z Michałem, tylko że tam się znajdują raperzy najlepsi z najlepszych dla nas, tak? I kolejnym mixtape'em to będzie mixtape 3654. To jest mixtape, który robię już sam. Ale jest to takie jakby the best of moje, czyli trójka, szóstka, piątka i czwórka mixtape'y, wszystkie moje wymiksowane, ale na zasadzie takiej, że na przykład z szóstki biorę instrumental, a kapelę biorę z trójki. Z czwórki biorę instrumental, a kapelę tam z trójki, nie? I wiesz, wszystko wymiksowane, że będzie to zupełnie jeżeli są nowe. Tempa te same i oto... No różnie, tempa trochę przyspieszę, niektóre trochę zwolnię, ale zrobię to takie the best of i jakby zremiksuję wszystkie moje mixtape'y 3, 4, 5, 6, nie? To mogą ci, którzy się nie znajdą, jak się poczuć? A czy więc w większości wszyscy... Żartuję. Nie, no w większości postaram się wszyscy, żeby się znaleźli, którzy byli na płyt, bo w większości a cappelle i instrumentale mam, tak? Więc jeżeli będzie problem jedynie z tymi, z których a cappelli tam z trójki czy coś nie mogłem skorzystać, no bo jednak to w 2003 chyba trójka była, jeżeli się nie mylę, więc trochę lat minęło. Nie wiem, w 2003? Nie wiem, no chyba. Już też tak nie pamiętam. Ale jak no, z większości wszystkich raczej będę starał się wpakować na ten mixtape. Ale tak wracając do tego mixtape'u z DJ-em Tekiem, w sumie wiesz, wszystkie robiłeś solowo, a teraz z nim. Skąd taki pomysł i tak dalej? No w sumie wiesz, no taki może niezbyt częsty motyw, bym powiedział, teraz, na te czasy. No, nie? No wiesz co, znamy się bardzo długo. Wręcz bym powiedział, że znam się z nim najdłużej ze wszystkich, bo razem trenowaliśmy taekwondo. Ja, on był takim małym kurde gzubem, z którym tam czasami do walki wychodziłem, czy coś. No i on tam się zajął DJ-ką swego czasu. Pamiętam, że kiedyś tam za mną tak łaził, żebym mu coś tam pokazał, a tak nie za bardzo jakiś byłem chętny. Ale to za mało lata jeszcze, nie? Ale sobie poradził, więc szacun. No i co? No i gramy razem wspólnie jakieś imprezy i pomyśleliśmy, że zrobimy jakiś wspólny projekt i tak to powstało, nie? Siedzieliśmy u mnie w studiu, nagrywaliśmy
Jeszcze mamy troszkę do skończenia, ale na pewno na wrzesień się wyrobimy. Będzie, no właśnie, to, będzie to mixtape, który damy za darmo do odsłuchów sieci i zrobimy jakąś kolekcjonerską wersję, powiedzmy tam limitkę 1500 sztuk, którą gdzieś tam wyślemy po skate shopach. W Poznaniu będzie tylko dostępny w Pimp My Shoes. Więcej informacji stacjonarnie. Więc więcej informacji wkrótce, pewnie jakoś na początku września. Ale w sumie takie może laickie i prozaiczne pytanie, ale właśnie dlaczego duetowy mixtape? Wiadomo, powiedziałeś, że z nim, że znasz się i tak dalej, ale w sumie samemu ci się w sumie dobrze pracuje, a tu musisz iść na jakieś kompromisy, tu jego wola, tu twoja wola, a tak jak robiłeś te wszystkie po kolei od bardzo długo, w sumie no nie musiałeś z nikim na jakieś kompromisy iść, tak? Znaczy wiesz, przyszliśmy na jakieś kompromisy, zazwyczaj nam się wszystko podobało wspólnie. Wiadomo, czasami wiesz, to tu coś komuś nie grało, tu mi, tu jemu, ale dochodziliśmy jakby do, dogadywaliśmy się i robiliśmy wszystko tak, żeby było okej, okay, tak? A nie, że na, się upadliśmy, że coś musi być, nawet jak to było, nie się działo, tak? Czy coś, więc nie było żadnych sprzeczek. Poszło gładko, naprawdę. A wracając do szóstki, czy klipy jeszcze będą powstawały? Bo widziałem, że niedawno jeszcze się pojawiały. Część utworów audio po prostu wrzuciłeś na swój kanał. Też po jakimś tam czasie, rozumiem, że to też jakaś tam twoja strategia, którą sobie umyśliłeś. No tak, tak wiesz, między klipami starałem się co jakiś czas wrzucić do odsłuchu numer, żeby jednak nie zapomniano o tej płycie tak szybko i jakoś cały czas o niej pamiętano. We wrześniu 5 będziemy kręcić klip do Mała Rufu Skali, do numeru Zmrok. W planach mam też jeszcze teledysk z Gramatikiem. I tak to będzie wyglądało. No tak, a chciałem się jeszcze podpytać o coś takiego, że czemu zrezygnowałeś? Pamiętam, że kiedyś deklarowałeś, wtedy jeszcze przy piątce, że chciałeś jakiś jeszcze turbo dziwny koncept wymyślić. Ten pierwszy koncept na piątkę był taki, że dokładali swoje zwrotki do historii, a tutaj jakby nie było takich, jeśli dobrze to interpretuję, nie było takich ściśle określonych ram. Dobrze to myślę. Ale tutaj jest zwykła producencka jakby płyta, ale w formie mixtape'u, tak, połączona, wiesz, ze sobą tyle się tam dało te numery i tak, to od początku nie miał być jakby taki koncept album jak piątka. Przy siódemce mam zamiar kontynuować piątkę, nie? Aha. Czyli ta historia? No tak, już gadałem z Ostrym, pozdrawiam Adam. Jak oni skończyli, to może teraz jakoś rozpoczną to. No jeszcze, to jeszcze trochę daleka droga do tego, ale już jakiś tam gdzieś zarys powoli mam, nie? A skąd w ogóle pomysł, żeby tą młodszą jakby... młodszą gwardię, nie wiem jak to nazwać, zaprosić na ten mixtape i też tak reprezentanci takiego bardziej new schoolowego momentami nurtu, albo też ci, z którymi w ogóle się gdzieś tam nie przecinałeś, ale myślę, że szacunek w obie strony jakby był, czy to RIP, prawda, a właśnie co do tych new schoolowych bardziej, czy to Szpaku. Skąd w ogóle pomysł i jak to doszło? Bo zawsze miałeś jakby stałą ekipę, że tak powiem raczej. Tam się to wymieniało, wiadomo, nie? Raczej, czy to źle interpretuję? Wiesz co, no to jakby kolej rzeczy, tak? No, jest mnóstwo nowych raperów. No nie mogę też cały czas nagrywać z tymi samymi. I tyle, no. Pozapraszałem tych, już jak zawsze mówię, których znałem, ale tym razem też posiłkowałem się raperami, z którymi jeszcze nie współpracowałem. To też był jakbyś taki główny cel. I wiesz, i próbowałem z nimi łapać jakieś tam kontakty. Nie ze wszystkimi się udało. Ale myślę, że tych, których zaprosiłem, to jest okej i tyle, no. Nie było jakiejś głębszej tam, wiesz, filozofii. Po prostu chciałem też zrobić płytę z artystami, z raperami, z którymi jeszcze nie współpracowałem. A w ogóle to jest bardziej, jakbyś tak miał ty określić, to jest bardziej taki typowy mixtape, czy płyta producencka, czy jak to w ogóle... w nazewnictwie. Ja bym to nazwał mixtape'em, tak? No wiadomo, mixtape to jest kaseta, tak? Jak sama nazwa mówi, bo kiedyś, już nie pamiętam, czy to był Paul Wall u mnie w studiu, był z jakimś ze swoim DJ-em i to było chyba za czasach mixtape'a czwórki, tam była ostatnia płyta i dałem im moją płytę i mówię, to jest mój mixtape, a
że to nie jest mixtape, on do mnie, że mixtape to kasetę, nie? No to ja mu na to mixtape czurka na kasecie, on wiesz, mój sorry, mówi, nie? Więc wiesz, nie? Ale wiadomo, już kasety jakby nie żyją, chociaż są ludzie, którzy je kolekcjonują do dnia dzisiejszego. No ale ja uważam, że to jest jednak mixtape, bo numery między sobą jakby przechodzą w czasie utworów, w czasie tych numerów też są jakieś miksy, skrecze na dwóch gramofonach, chwilowe zabawy, więc potraktowałbym to jako mixtape. Znaczy, bo można... Chociaż wiesz, tak w piątce to już to niekoniecznie było takie typowo mixtape'owe. No ale jakby kontynuowałem nazewnictwo moich płyt i już zostałem przy tym, więc myślę, że każda moja płyta będzie się nazywała mixtape. No właśnie, chciałem się zapytać, dlaczego zawsze mixtape 1, 2, 3, a nigdy nie było na przykład nazwy, nie wiem, no po prostu tytułu jakiegoś określonego. Nie wiem nawet, no nawet tytułów utworów nie było w piątce, jakbyś zauważył, nie? To ten, ale no widzisz, no taki pomysł. Tak jako DJ-em jestem i od zawsze był DJ robił mixtape'y i wiesz, kolejność, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i będę tak leciał, nie? No tak, ale czy... Wiesz, no kodeks tak samo miał do dnia dzisiejszego, tam jakby miał, teraz zmienił, tak? Ale miał też kodeks 1, kodeks 2, kodeks 3 i tak dalej, więc po prostu, no numerki. No właśnie, z Magierą współpracowaliście, tak. Gdzieś tam widziałem wywiad. Miksował mi moją płytę i posiedzieliśmy przy niej trochę. Kwestie promocyjne, jak to z twojej strony, poza klipami, o których wspomniałeś, na ten moment jeszcze będzie dokładnie tam wyglądało? Czy wiesz co, no na samym początku jakoś zrobiłem sobie taki mały wyjazd właśnie też do Warszawy, to wtedy nam się nie udało złapać, ale porobiłem jakieś tam wywiady, spotkania. Co jeszcze? No myślę cały czas na pewno nad koncertem promującym. Mixtape 6, ale jak wiesz, sporo jestem raperów i może to być ciężkie do wykonania. Na pewno tego nie zrobię w tym roku, ale myślę, że w przyszłym roku będę się starał, mam tam jakieś możliwości, żeby to jakoś to zrobić na początku przyszłego roku. Ale zobaczymy, no muszę pogadać z tymi raperami wszystkimi, jak oni to widzą i czy w ogóle będą chętni, żeby przyjechać. Mam zamiar też jeszcze na gwiazdkę, myślę, może winila wypuścić z szóstką, jakiegoś limitowanego z 300 sztuk. No bo też troszeczkę się odchodzi od tego. Od winili właśnie nie, winile chyba wróciły, tak mi się wydaje, wiesz, sprzedają się naprawdę. Ja też 300 zrobiłem piątki, tam zostało kilka sztuk, których już sobie zostawiam dla siebie i wiadomo, że to nie są jakieś duże ilości, ale trochę tego jest. No co, ze sprzedaży na dzień dzisiejszy po 3 miesiącach też jestem zadowolony. Jestem jakby... Nie patrzyłem na Olis, które tam miejsce. Co, no jestem już 9. tydzień teraz będzie, jak mam nadzieję jeszcze będę, ale po 8. tygodniu jestem cały czas tam, wiesz, 26. miejsce. Zaczynałem od 3. miejsca, no ale tak... Wtedy byłeś drugi, tak? Po piątce. Tak, tak, ale tak jak tam ostatnio przeczytałem jakąś informację, Tytus się wypowiadał, że właśnie nie jest jakby sukcesem się znaleźć na takim Olisie na 1. miejscu, bo to wszystko zależy w danym tygodniu, tak, od sprzedaży. No to może być tak, że w danym tygodniu wystarczy sprzedać tobie 200 płyt, żeby być na 1. miejscu, a przyjdzie taka gwiazdka, gdzie będziesz musiał sprzedać 4000 płyt, żeby być na 1. miejscu, jest tak obładowane, tak? I wyznacznikiem, myślę, jakby tego, czy ta płyta się sprzedaje tak naprawdę, jest jak długo ona się utrzymuje na takim Olisie, nie? Więc myślę, no na dzień dzisiejszy jestem w miarę zadowolony. 8. tydzień, 26. pozycja, była 30., 29., 28., 27., 28., teraz chyba jest 2 razy pod rząd, więc jakoś to się tam trzyma. Wiadomo, że można też, ludzie w preorderach sprzedają, na przykład jest strzał, sprzeda 10 tysięcy w preorderze, powiedzmy już, nie? I potem już ta sprzedaż idzie słabiej, tak? To może też się tak okazać, że masz w 1. tygodniu, jesteś na 1. miejscu, a w 2. już na przykład spadniesz, no bo wszyscy, kto chcieli kupić, na przykład wzięli preorderze, tak? No to też tak może być, no. No ale wiadomo, no Olis rządzi się swoimi prawami, różnie to z tym bywa, nie? Cieszy to, ale ma się świadomość, że jednak tam nieraz mogą zachodzić dziwne sytuacje. No i też nie jest do końca jakimś takim totalnym wyznacznikiem tego twojego... Tak, mówię, no to zależy jaki tydzień, jak ten i to wszystko się składa na to,
Myślę, że też wyznacznikiem chyba jest twoje ogólne zadowolenie, bo też i wyświetleniowo, nie śledziłem tego, przyznam szczerze, jak to tam wyglądało. Ja tam z wyświetleniami zawsze nie miałem jakichś super, nie no właśnie, jakichś super wyświetleń, a teraz wiesz, już pod 2 miliony ze szpakiem, prawie 2 miliony tam Ero zaraz będzie i to są takie jak dla mnie spoko wyświetlenia, nigdy takich 2 milionówki nie miałem, jeżeli chodzi o mixtape'y, więc... Więc jest okej, nie? Na twoim kanale, tak? Bo tak, ty masz... na moim kanale, no. Sprzedaż też, nie wiem, żeby nie skłamać teraz, no to po pierwszym miesiącu miałem chyba 4200 sztuk, nie? Więc to też nie są jakieś wielkie może liczby, no ale cieszą i to są zaksięgowane liczby, nie jakieś tam oszukane, wiesz, sprzedane i zwroty. Czyli wiesz, myślę, że... Za 2 lata może złoto będzie. No mam nadzieję, tego ci życzę. No powiem ci, że są takie przypadki, że raperzy kręcą po parę dziesiąt milionów wyświetleń, a płyt sprzedają, no już nie będę mówił, no jak to wygląda, ale pewnie doskonale wiesz, obaj siedzimy w tym. Także no nie ma powodu do wstydu te 4000. Nie, no to jest, wiesz, 4200 to jest pierwszy miesiąc i wiesz, wiadomo, że teraz pójdzie mniej, no ale w dzisiejszych czasach w erze digitalu, gdzie niektóre samochody już nawet nie mają czytników CD, żeby włożyć płytę, bo też się spotkałem ze znajomymi, którzy mówią, kurde, gdzie ja to będę słuchał, to wiesz, jeszcze przyjdzie też jakaś informacja taka większa we wrześniu z digitalu i też wtedy będzie jakiś, wiesz, wyznacznik, jak to wszystko poszło. No, zobaczymy, no. No i od września promocja. Od września kolejny klip, dalsza promocja i jest okej. No tak, czyli czekajcie na mixtape z DJ-em Tekiem. Teraz niedawno ukazał się, nie dałeś na prezent, bym pomachał do kamerki. Ba, ba. Hashtag kupse. No, także nie, udało mi się dostać. Dobra, już mu dam, nie, żeby nie było. Po wywiadzie oddasz. Dzięki wielkie. Moim gościem DJ Dex, może jakieś słowo na koniec chciałeś dodać? Jeżeli nie macie moich mixtape'ów, zapraszam na www.djdex.pl. Wszystkie tam znajdziecie. Dobra, a ja kupię, żeby nie było, a ten oddam. Nie, już zatrzymuj. Dzięki wielkie. Dziękuję.